Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Demonidias i zapraszam na kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Nioh 2. Jestem podekscytowany, ponieważ rozpoczynamy wreszcie zadanie fabularne, być może nawet i ostatnie, ponieważ nazywa się ono Złoty Zamek. Zobaczmy, jaki jest jego opis. Podobno to Kichiro zbudował sobie w stolicy rezydencję, Yurakudai. Ponoć to wręcz zamek, który migocze niczym złoto. Z opisu brzmi jak pomnik ku czci złego smaku i z jakiegoś powodu przybrałem miał to gęsią skórkę. Ten połysk wziął się na pewno z mocy kamieni dusz, a jeśli wierzyć słowom ten Kaja, w środku powinien znajdować się ogromny ich zapas. No dobrze, nie mamy czasu do stracenia, mówi nam Mumio. Oczywiście, ma ona rację, niestety, więc ruszamy. Słuchajcie, zostaje nam jeszcze w grze do zrobienia kilka zadań pobocznych oraz zadań zmierzchu, których jeszcze tak naprawdę nie tknąłem. Raz przypadkiem do jednego zdania zmierzchu weszliśmy, ale od razu się stamtąd ewakuowałem, bo zostawiam je sobie tak na deser. Możecie też znać w komentarzach poniżej, czy macie ochotę oglądać zdanie zmierzchu na moim kanale, jako odcinki, czy być może robimy to sobie na streamach tylko. Jestem ciekaw waszych opinii na ten temat, a my zapoznajmy się z zadaniem fabularnym. Jeszcze tutaj dalszy opis tutaj mamy podczas ładowania jak zwykle. Kiedy Tokijiro zdobył pozycję u szczytu władzy, wybudował sobie zbytkowaną, bogato zdobioną i kopiącą złotem rezydencję w samym sercu stolicy. Nazwał ją Yurakudai. Kamienne wieże i mury obronne sprawiały, że przypomina ona raczej fortece niż zwykłe domostwo. Połyskliwa budowla stanowi potężny symbol marzeń Tokijiro podsycanych tylko przez jego żądzę zdobycia mocy drzemiącej w kamieniach dusz. Misterne zdobienia stanowią dowód bogactwa i władzy właściciela domu. Sam widok tego miejsca zapiera ponoć przechodniom dech w piersiach. No, nie sposób się tutaj nie zgodzić, ponieważ... Znaczy z tym opisem, ponieważ jest to zamek zwany Złotym Zamkiem. Zobaczmy film wprowadzający. ええ、趣味してありますわ。どこへ行ってしまったんやろうか。あの憎めないお人柄は。 茶の湯を通して道を正そうと努めてきましたが、黄金に魅せられて人の心まで失ってしまうとは。天界によう頼んどきます。 秀千代はん、あとはよろしゅうに。 No faktycznie tych złotych ozdób jest sporo, aczkolwiek myślałem, że będzie on zrobiony z jeszcze większym rozmachem i przepychem. Opętanie przez Izanagami poprzez podział duszy. No i rozpoczynamy. Sierpień 1596 roku, Yurakudai, prowincja Yamashiro. No i słuchajcie, jakimś cudem udało nam się tutaj wejść bez większych trudności. Oczywiście rozpoczynamy eksplorację, no dość niestandardowo jak zwykle. I przypominam, ostatnio zacząłem grać podwójnymi mieczami, po to, aby odblokować sobie zadanie Mistrz Dwóch Ostrzy. Jednakże no, w zadaniu fabularnym, które będzie raczej dość trudne, nie będę grał tymi mieczami, dlatego że one są słabe. W sensie nie mam wystarczająco dużo umiejętności odblokowanych. I ma bez ziemi. Zabijmy ją, czy jego. Dobra, nie ma co czekać. Dlatego nie będę sobie specjalnie jeszcze dodatkowo utrudniał i tak już pewnie trudnych zadań fabularnych. W końcu to jest końcówka gry. Graniem jakąś taką bronią, która no nie jest rozwinięta za bardzo w moim przypadku.
Żegnam. I chwała. 74 punkty. To już jest naprawdę dość zadowalający wynik, muszę przyznać. Boże, co tu się podziało? Masakra. Chodźmy do chramu w takim wypadku. Oczy już szeroko otwarte na Kodamy, rzecz jasna. Co powiesz Mumio jeszcze? Dobrze. Nie wiem, jakimi yokai, bo tu żadnych nie widzę. Dobrze, ale idziemy w takim wypadku. Ale to, słuchajcie, naprawdę wygląda ładnie, muszę przyznać. Myślałem, że będzie to straszny kicz, jeżeli chodzi o ten zamek. A wygląda całkiem zacnie. Chodźmy najpierw na bazar Kodam. Zakupimy sobie te eliksiry. Mogę mieć ich 9, w związku z tym, że ostatnio zainwestowałem sobie w taką umiejętność. A teraz złożymy ofiary. Chociaż chyba nie mam nawet z czego ich składać za bardzo. Nawet eliksirów nie dostałem żadnych. Dobra, to będzie na pewno otwarcie z drugiej strony, jak zgaduję. Rzecz jasna. Będzie to skrótem. Więc ruszamy tędy. Co Kichiro marzył o takim bogactwie? On sam nam nawet to mówił, dlatego się zastanawiam, czy on był od początku pętany przez tego demona. Czy być może to były jakieś takie jego, wiecie, słabości przyziemne. To jest praktycznie na jedną serię tych średnich ataków, także całkiem spoko to się zapowiada. Jeżeli chodzi o skuteczność tej postawy. Tu nic nie widzę więcej, poza skarbem. O! Nie wiem, jak on to zrobił. A, całkiem skutecznie. Zginął. Moi drodzy, jeżeli wam się seria podoba, zostawcie proszę kciuka w górę po sobie, pod tym odcinkiem, ok? To jest naprawdę fajne wsparcie i bardzo się przydaje w rozwoju kanału. Szczególnie, że Nio 2 nie jest serią jakoś mega chętnie przez was oglądaną, a powiem wam, że gram z przyjemnością i cieszę się, że mogę akurat dla was ją tworzyć, bo mówię tutaj do osób, które to słuchają oczywiście, bo zostaliście ze mną przez taką masę odcinków. Na YouTubie generalnie takie długie serie się jakoś nigdy nie cieszą mega zainteresowaniem, bo po pewnym czasie już się to niektórym nudzi, niektórzy stwierdzają, że gra to nie jest jednak dla nich. A wy zostaliście z jakiegoś powodu do końca, to napiszcie może też w komentarzu, dlaczego zostaliście ze mną tak długo. Czy być może to jest odcinek, który tak losowo sobie odpaliliście, bo ma fajny tytuł, że Złoty Zamek i byście ciekawi, jak on wygląda, czy... Może faktycznie coś was w tej grze, a być może w prowadzeniu przeze mnie tej serii was urzekło. Na przykład takie śmierci. Od gościa, który aż sam się wypierdzielił po prostu. Tak mocno wyprowadził ten atak, który mnie zabił. On mnie w ogóle wziął na hita chyba, nie? Prawie. Także jestem mega ciekaw. Napiszcie proszę. Serio. Zastanawiam się właśnie od początku, jeszcze od czasu Nio 1. Boże! Jak daleko! Od początku Nio 1 się zastanawiam, czy jeżeli przeciwnik jest do wyprowadzenia ataku krytycznego ustawiony, to czy to się opłaca uderzyć go jeszcze raz, aby on padł na ziemię i go dobić leżącego? Czy być może bardziej opłacalnym rozwiązaniem jest jednak strzelenie w niego, kiedy on stoi? Dobra, widzę, że wystrzał ściągnął zdecydowanie więcej wrogów, znaczy jeden więcej usłyszał, że coś tu się dzieje, niż ostatnio miał to miejsce. Wow. Dobra, ten nie miał już takiego polotu, jeżeli chodzi o szarże. Ale no przyznam, rozśmieszyła mnie ta sytuacja trochę, bo totalnie się nie spodziewałem. Wiem, że straciłem trochę amrity, no ale to jest taka ilość, że okej, no dwóch przeciwników, czterech by mi to dało, nie? Chyba. Mam przynajmniej taką nadzieję. Nie no, dobra, miałem trochę więcej tego, ale nieważne. Dajcie spokój. Nie będziemy płakać z tego powodu, nie? Nie no, więcej tego było, o wiele więcej.
Mniejsza. Najpierw sobie to obejdziemy. Obejdziemy. A dopiero potem pójdziemy na środek tego ogrodu. O, i się zaczyna. Prawdziwa zabawa. Kamera została, już rolowałem. Widzicie to? Dziwna sytuacja. Nietypowa. O Jezus Maria. Jak pan mnie nie trafił? Swoją drogą, przełączałem postawę na niską, ale nie stało się to. Nie wiem czemu. Nieważne. Serio? Myślałem, że to się otworzy jakoś. Czy rozwali? O, wow. Kurde. Zbyt zamaszysty ten atak. Nie no, ładnie. Ale niezbyt praktycznie. To się prezentowało. No muszę sprawdzać te ściany, bo cholera wie, czy któraś z nich nie będzie taka, wiecie, do otwarcia. To przez Sekiro mi się wydaje, jakbyśmy mogli się przytulić do tej ściany i przejść po prostu do jakiegoś sekretnego pomieszczenia. Tam takie coś się zdziało. A zobaczcie, jak niesamowita jest różnica w poziomie zaprojektowania misji fabularnych, a tych pobocznych. Przecież to wygląda obłędnie. Ten poziom. O, to jest fajna niespodzianka. Lubię niespodzianki, ale nie takie. Ej! Wyprowadzałem już ten atak. To było nie fair. Czy ja uniknąłem właśnie ataku przez to, że nie miałem staminy? Chyba tak. Chyba tak serio wyszło. Bo moja postać była pochylona, przez co nie byliśmy w zasięgu tego jego złapania, tego chwytu. Wow, dzień dobry. O kurde, to mnie nie chroni. W sumie nie ma się co dziwić. To jest pułapka. Nie, nie wiem co to jest. Śmieć jakiś leżący, okej. Okay. Myślałem, że to jest płytka naciskowa, która zaraz jakieś strzały tutaj wysunie w moją stronę. Aczkolwiek byłby to dość dziwny ogród, w którym są pułapki. Muszę w kondycję zainwestować, jeszcze będziemy mieli w końcu większą mobilność. Czyli to, co jest naprawdę moim celem na tej postaci. No ale przeżyję trochę tutaj na takiej... Aha, klasycznie. Pff. To się da... To naprawdę dałeś popis? No i powoli odzyskujemy te eliksiry utracone. Okej, okay, mamy pierwszy skrót, który no nie jest może jakimś imponującym skrótem. Nawet do tego chramu nie będę podchodzić. I zobaczcie, już ponad 100 tysięcy mamy. W sumie naprawdę, nie powiem, że niskim kosztem, ale naprawdę szybko to udało się uzbierać. Dobra, on już nie wstanie. Nie ma się co oszukiwać nawet. Był z góry na straconej pozycji. Ale z uwagi na to, że to jest człowiek, któremu mam nadzieję nic z głowy nie wyrośnie, możemy podejść i go przebić. I gdzieś tutaj po lewej stronie słyszę Kodamę. Ten staw nie powinien być jakiś śmiertelnie głęboki. Tam jest Kodama chyba. Znowu Yoki. Wow. Dobra, to miałem szczęście. Nawet niepotrzebnie się wyleczyłem, bo może tym atakiem bym się jakoś zregenerował. Dobra, jest nasz pierwszy przyjaciel z 8, których musimy odkryć w tym zadaniu.
blisko chramu, więc też tak ten chram troszkę przeszkadzał tymi odgłosami, jakie tam dobiegają. Ale serio, wyjątkowo blisko położony był ten Kodama chramu, to trzeba przyznać. Wystarczyło tędy zejść i już od razu byśmy go mieli. Także myślę, że to był spokojnie pierwszy. Nie sądzę, żebym jakiegoś przegapił. W tym miejscu, mam nadzieję. Tu jest skarb jeszcze i pies. No właśnie, tak biegam tymi porucznymi ścieżkami. Czy ja mogłem właśnie zaatakować psa od tyłu? Nawet nie wiedziałem, że jest taka możliwość, wow. Ale nie, a wracając, chodzę tak porucznymi ścieżkami, szukając tych skarbów, Kodam. A czasami zapominam o tych podstawowych, głównych ścieżkach. Tak było w tym wypadku. O, wow. Tu jest yokai. Zupełnie jakby żył, aha. Czyżby? Malowany świat Ariamis? O kurde, naprawdę, Enenra! No nie wierzę! W misji głównej powtórzyli bossa. Z drugiej misji w grze. To jest szczyt. Dlaczego oni to zrobili? Kochani twórcy Nio 2, nie róbcie tak, proszę. To jest straszny recykling. To boli. A, nie wyleczyło mnie z jakiegoś powodu. A z Enenron to w ogóle chyba trzeci, czwarty raz walczymy. Taki nowy Onryoki trochę. No, bez przesady, wiadomo. Bo Onryoki w Nio 1 to był jeszcze bardziej eksploatowany. No. Nie ma tak zripostować tornado! O, wow. Spłonę. A, bo mnie zabijesz pięścią. Ja pierdzielę. Naprawdę zrobiliście bossa. Znaczy nie zrobiliście, wkleiliście go. Za obrazem. Słabo. Tak zachwalałem to zadanie. Jeszcze jeden eliksir mógłbym sobie w sumie sprawić nawet. O mój Boże. Spokojnie, to nie wybucha jeszcze. Aha, nie mam amunicji. Dobra, to było najszybsze skończenie chyba jego drugiej fazy ever. W moim wydaniu. To bez dwóch zdań. Oj! Nie ma tak, koleś.
Ow, ow, niedobrze. Kurde! Mamy go. Za drugim razem. Fantastycznie. No fajna walka, ale zawiodłem się, że znowu go dali, wiecie? Obraz zniszczony. Koleś widzę jeszcze cały czas rozjuszony. I stara się mnie tutaj jakoś ustrzelić. Wyleczmy się po prostu. I zobaczmy, co więcej tutaj na nas czeka. Mam nadzieję, że jakieś nowości będą. Czyściutko. No są emocje, no kurde, co mam powiedzieć? Nie będę mówił, że nie, ale chciałbym jednak mieć emocje na innych bossach. W zadaniach fabularnych szczególnie. Chociaż no, i tak nie odmówię, level design jest super. Zobaczmy więcej, co my tutaj mamy. Sprawdzimy sobie to piętro najpierw, myślę, do końca. Chociaż to zajście może być jakimś takim przejściem i skrótem do miejsca, w którym poprzednio byliśmy. Albo jakiś skarbiec właśnie, cholera wie. Ej, to był skrót, dobra. Czyli dobrze zrobiłem, chyba. Zaraz cię przekonamy, czy to na pewno jest skrót. Tak, to jest skrót do chramu. Z którego mógłbym nawet skorzystać, bowiem... przydałyby mi się eliksiry jednak. Dobra. Tylko tak, do chramu to tamtędy. No i teraz te drzwi mają sens. Wcześniej to się wydawało takim trochę niepotrzebnym skrótem, ale teraz widzicie, ten skrót składa się na jeszcze inny. I jak najbardziej ma sens. Enendra poziom 130. Boże. Złóżmy w ofierze. Ze wszystkich przedmiotów. Dobra. Ale na bazarze i tak możemy sobie zakupić jeszcze coś. No niech będą eliksiry 15%, bo tak na razie tutaj biegam bez żadnego błogosławieństwa, więc trochę bez sensu. No i w sumie... tyle, tak mi się wydaje. Oj, koleś do mnie podejdzie jeszcze. Odbił się od ściany. No pech, naprawdę. Prawie mi ciebie żal. Peszek. Chodźmy na górę. O. Okej. Okay. Więc tak, to był dobry wybór, że skorzystałem z tej drabiny. Definitywnie. Tylko teraz się trzeba ogarnąć z dalszą częścią. To myślałem, że to są kolejne jakieś drzwi do otwarcia z drugiej strony, ale trochę by mi to nie pasowało, ponieważ... nie przypominam sobie, żebym jeszcze jakieś widział nieodblokowane. W sumie... może dwa miecze wykorzystam tutaj, na tym kolesiu? Czemu nie? Możemy spróbować. Jestem szybszy od niego, dziwo. Znaczy ma to sens w grach, bo... O Boże! Za daleko. Bo możecie właśnie po cichu dogonić przeciwnika. Aczkolwiek nie ukrywam, że zawsze mnie jakoś to bawi. Dobra, rozcięty. Czyli tu byłem, do tego miejsca sobie szedł. W sumie miałem szczęście, bo mogłem wyjść zza zakrętu i nagle na niego się napatoczyć, nie? Tak na dobrą sprawę. Tylko tak, ja tutaj nic nie mam do zrobienia. To musimy się kawałeczek cofnąć, na to wychodzi. Albo tędy przejść. Mamy dwie możliwości. Zobaczmy. Nie, bo to idzie do góry. To chodźmy do miejsca, gdzie jest yokai. Ale po drugiej stronie jeszcze mamy gościa, który chce posmakować moich ostrze. Jakkolwiek to nie brzmi. Świetnie. No, jest dobicie. Już trochę lepiej wyglądają te podwójne miecze. Już z tych kombinacji nawet zaczynam korzystać. Aczkolwiek to jest wyjście na dach i to jest jakieś królestwo yokai. Ja tutaj muszę pójść chyba. Sprawdźmy ten budynek do końca, wiecie? Tak będzie lepiej, myślę. Tak mi mówi mój instynkt. A
A, bo chwilę pobiegamy z tymi mieczami może. Wiem, że na pewno długo liczyli się na jakieś rozmaicenie, ale Nio nie zachęca też do tego w sumie. Bo tutaj masterujecie jeden rodzaj broni, czy dwa maksymalnie i to ma sens. Zejść na dół jeszcze, albo przepaść. O nie! Ej, całkiem ładnie ją porobiłem. Myślę, że się zgodzicie z tym. Co to było? Odcinacz brody? O mój Boże. Obcinacz brody i okulawiacz. Masakra. I tutaj można by było zeskoczyć. Tylko pytanie, dokąd? Oj. Jihei Pionier. No ciebie to Odachi. Definitywnie. Załatwimy. W ogóle 132 level, nie? Chciałem z eliksiru skorzystać, no ale niech będzie. Więc w sumie możemy pójść na dach albo zeskoczyć. Zobaczmy dokąd. Trafię teraz. A, do miejsca, w którym byliśmy. Czyli to jest taki powrót. Dobra, to się kierujemy na dach w takim wypadku. Tyle, że tędy to się cofamy. Okej, okay. No, jest ciemno troszkę. W ogóle bardzo ciemno jest, nie? W Nio 2 mam wrażenie. Jest dużo misji, gdzie mało co widać. Tak, tutaj musimy pójść. W sumie ta kwestia, żeby mi to trochę uświadomiła. On się odzywa zazwyczaj tam, gdzie zbliżamy się do ważnego miejsca fabularnego. O Boże. Dobra, nie będę się leczyć jak na razie. Oho. Bo mnie zabiją. Ja pierdziel, nie dali mi wstać. Czajcie? Czajcie? Jakie to jest małe, podłe badziewie, te gaki. Masakra. Ale dobra, 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 damy radę. Nie powiem, że dawno nie było śmierci, ale no. Jakoś się uchowałem bez tego. Ale agresywny ten Kodama, co? To jest fajne. Nie zjada mi to ani my, ani nic takiego, oczywiście, bo to jest zwykły atak. Po prostu tornado małe robimy za pomocą naszych szybkich ataków. Się gubię w tym miejscu trochę. To był skarb. Musimy pójść tędy. Też mam dwa miecze. No nie tak szybkie, bo jestem w innej postawie. Już chciał wstać, skubaniec. Aha, okej. Okay. Już chciałem na niską postawę. Znaczy, że nawet się przełączyłem na niską postawę i chciałem ją wykorzystać, żeby go dobić. No, ale okej, okay, nieważne. Dobra, gaki. Ja wiem, że trochę przesada 11 tysięcy obrażeń gakiemu nabijać, no ale wkurzył mnie ostatnio. Się musi znać swoje miejsce, nie? O, może być rdzeń duszy. W ogóle za chwilę będę miał chyba już limit osiągnięty, jeżeli chodzi o liczbę przedmiotów, jakie mam. Także muszę się tego nieco wystrzegać. A nie, nie widział mnie wcześniej. No w sumie nie było dźwięku, że mnie zauważył. Także faktycznie. Co?
Jak to go niby nie trafiło przy pierwszym? Michał, ale wniosek. Jak ludzie mogliby pokonać Yokai, te najzwyklejsi żołnierze? Wszyscy musieliby mieć wyrobione i wykupione piszczały, czy tam różnicę, jakąkolwiek broń palną i wtedy mogliby działać, nie? Z wysokości jakiejś. Tylko, że wiadomo, to jest kosztowne. I to byłoby niemożliwe do zrobienia. Czym on mnie? Shurikenem jakimś rzucił? Poważnie? Co się dzieje? Dobra, odpalę to. Mam kogoś na plecach chyba jeszcze. Czy to on taki był? To on taki był. Wow. Tym razem nie popełnię tego błędu. O, Kodama przede mną. A po prostu zabiję strażnika tych kamieni. Wiem, że wszystkie Yokai by tutaj zginęły, jak te kamienie rozwalę. Znaczy, gdybym je rozwalił od razu. Ale zrobię to teraz. Proszę bardzo. No w sumie to był jeden, myślałem, że dwa. Od razu lepiej, nie? Jak coś widać. Dobrze, nie zrobili tak, że w Królestwie Yokai Kodamy po prostu chowają się ze strachu. Dobra, tam było wejście. Tak się upewniam, czy tutaj czegoś jeszcze nie przegapiłem, wiecie? Bo tutaj jednak no, była ta widoczność w miarę ograniczona, a teraz muszę przyznać, że to naprawdę wygląda znakomicie. Doprawdy. Znakomicie. Ale okej. Dokąd mam teraz zmierzać? To jest ważne pytanie. Na pewno do chramu, żeby polewelować w łaskawie. To możemy otworzyć w końcu. Dobrze. I mamy zejście do chramu! Kolejnego, nie musimy się cofać. Świetnie. Czyli ten zamek sugeruje mi, że żyje. Dom w sumie żył jako boss. To nic mnie nie zdziwi już w tej grze. Dobra, skończyła się twoja kwestia. Pomódlmy się. Dużo tej Amrity, z 40 tysięcy. Wow. Dobra, niech będzie awans i wreszcie... Nie! 1/10, słuchajcie, zabraknie mi, żeby mieć szybszą... O Boże, szybszą postać. Dobra, ale dozbieramy to sobie jakoś. Moi drodzy, to było tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. W następnym oczywiście będziemy kontynuowali eksplorację tego Złotego Zamku. To jest do otwarcia z drugiej strony. Tutaj nic nie widzę, tutaj nie ma żadnej ścieżki, także zostaje nam tylko jedna ścieżka do sprawdzenia, mianowicie ta tutaj. Wielkie dzięki raz jeszcze za dzisiaj i do zobaczenia już jutro o 16. Nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górę, proszę, pod tym odcinkiem. Jeśli wam się podobało, zachęcam do wpadnięcia też na mój profil na Patronite, ponieważ to dzięki wam mogę tak regularnie tworzyć te materiały już od dłuższego czasu. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji, bądźcie na bieżąco i życzę wam miłego dnia. Pa, pa!